Witajcie! Tak jak żeście słusznie zauważyli, tam nie ma zabezpieczeń przy korbowodach, ale na szczęście mam tutaj taką skrzyneczkę czy puszkę po oleju właściwie. Tutaj mam jeszcze ze starych zapasów, kiedyś kupiłem różne zabezpieczenia właśnie z PRL-u. Także wiem, że to jest na pewno dobrej jakości materiał. Nie jest go tak łatwo wygiąć. No i zaraz się położę pod ciągnik i będę tam te zabezpieczenia zakładał. Także sobie to zostawię. Na razie tutaj postawię. Oczywiście bez materaca to nie ma co wchodzić pod traktor. O, tutaj drugi, ale może bym jeszcze coś podłożył, kurczę, bo zimno jest, słuchajcie, mróz złapał i o, może tu jeszcze jakieś takie połamane, porwane. Dobra, może będę musiał sobie jakoś poradzić. To w każdym razie potrzebuję na pewno jakieś jeszcze kombinerki do tego, do zaginania ich. Tu wezmę płaskoszczypy. Młotek chyba tam gdzieś jest, taki mały, także to wystarczy. No i co jeszcze? No zwracacie mi uwagę, że wziąłbym tutaj i coś posprzątał. Pewnie, że tak. Sam widzę potrzebę tego. Ale w momencie, kiedy jest się samemu i wszystko trzeba robić, to trzeba wybierać kolejno rzeczy, które są do zrobienia. A nie na tej zasadzie właśnie, że teraz będę sprzątał, za chwilę wrócę do 60. Ja tutaj na przykład, jeżeli zmieniam jakieś systemy pracy, że na przykład zacznę 60, za chwilę 60 nie robię, tylko pojadę w pole, wszystko to jest spowodowane tym, że patrzę na pogodę, jaka jest. I wtedy w zależności od pogody tymi rzeczami się zajmuję, ale dosyć gadania. Włazimy pod traktor, panie, bo to nie ma co, samo się nie wejdzie. Ale może jeszcze, żeby... Nie będę. Właśnie chciałem, żeby maskę podnieść, ale nie będę tej maski podnosił, bo to... Co mi tam? Po co mi maska podniesiona? I tak nic tam nie będę widział. O. Dobra. Tu jest. Teraz trzeba włączyć latarkę. O. Tu będzie widać co nieco. I zobaczmy, które tu zawleczki będą najlepsze. Może ta. Teraz tylko tą dziurę znaleźć, to nie jest takie proste. No nie widzę tego. Dobra, wiecie co? Ja przestanę teraz filmować, kamerować, nagrywać, a zajmę się znalezieniem tego, bo tak z jedną ręką to jest mi dosyć trudno, a muszę tam przyłożyć lepiej latarkę. A widzicie? Tutaj na przykład, zobaczcie, tu nie sięgnie mi zawleczka, bo dziura jest wywiercona zdecydowanie powyżej. No i tutaj, no nie wiem, teoretycznie można by zakręcić kontrę, ale nie mam takiej nakrętki do skontrowania. No, tutaj coś, no muszę w każdym razie to się tu widzę poprzyglądać dosyć mocno, dokładnie, bo część rzeczy tu niestety nam nie wyjdzie tak, jakbyśmy chcieli. Jeszcze zobaczę za chwilę tamte dwa pozostałe tłoki. Też będę musiał obrócić tym silnikiem i zobaczyć. Dobra, bierzemy się do roboty. No słuchajcie, powoli zakładam te zabezpieczenia. O, zobaczcie, tutaj widzicie. Mam nadzieję, że to widać wyraźnie. Także, ale jeszcze jedno, zobaczcie, mówiliście, że tam nie ma zabezpieczeń na głównych panewkach. No są ewidentnie, także to są takie blachy mocujące. Tu nic nie było grzebane, ruszane.
Także to jest jak trzeba. Tu się nic nie zdarzyło. Także ogólnie tutaj nic takiego nie było, ale mówię, ten cylinder jeden wymieniałem, bo mi się nie podobały, tam takie rysy były. Kolega mówił, że może w sumie to zostać, bo to było tak delikatne. No ale pozostałe trzy cylindry były w super stanie, więc mówię, no ten jeden musi im dorównywać, nie może tam mieć żadnych niespodzianek. To była jedna rzecz, no a druga po prostu to, jak już zobaczyłem, mówię, tą jedną panewkę, no to mówię, dobra, wymieniam wszystkie i spokój święty, także tutaj teraz obrócę, słuchajcie, wałem i ściągnę te dwa korbowody, pierwszy i czwarty. I zaraz wracamy dalej, do dalszego działania, ale muszę najpierw wyleźć spod ciągnika, bo inaczej to będzie kicha. No, słuchajcie, już zawleczki pozakładane. Tam jest ciemno, kurczę, kiepsko to widać. Mówię, taki film jak będzie na powietrzu z normalnym światłem, to wam przynajmniej opowiem o tym. Teraz słuchajcie, jeszcze tutaj mam miskę. Muszę ją jeszcze doprowadzić do porządku. W sensie oczyścić i będzie zakładana tam od spodu już, bo tam pod silnikiem wszystko jest już pokończone. Zobaczę jeszcze, bo tutaj miałem tam gdzie zetor. Jest uszczelka. Tak, ona się by przydały. Kurczę, słuchajcie, 2 miesiące, żeby tak posiedzieć w domu. Posiedzieć, w cudzysłowie posiedzieć. Tylko pobyć, nie bez wyjazdu. No, jest całkiem porządna. Jak myślicie, które są lepsze uszczelki? Te korkowe? Czy te z takiego, nie wiem, z czego one są, z plastiku, czy z czegoś tam. Taki dziwny materiał. Miałem poprzednio tamtą uszczelkę, właśnie taką. No i ona mi nie bardzo pasowała. No i kupowałem tej, tą wybierałem, szukałem właśnie tej. Mówię, jak już ma być porządna, no to musi, niech będzie korkowa. Tak przynajmniej ja zawsze słyszałem, że te korkowe to są porządne uszczelki. No i taką właśnie będę zakładał. Także to. No i co jeszcze? Tak, wrócimy, słuchajcie, do zetora. Na pewno niech no tylko skończę 60. 60 będzie zrobiona. To w następnej kolejności idzie ten do roboty. Muszę jeszcze tylko tego gościa, który tutaj czasami się pojawia od piaskowania, żeby mi to wszystko wypiaskował. Oczywiście to zawiozę mu, albo nie wiem, czy tu przyjedzie, czy jak. To już jakoś z nim dogadam, zobaczymy co to będzie i jak to wszystko wyjdzie, ale jak już będzie stał na kołach. Tu muszę jeszcze, widzicie, takie rzeczy, duperele z tego zawieszenia z przodu odciąć, oszlifować to. Tutaj wchodzą te tulejki takie mosiężne, żeby to miało ręce i nogi. To też będzie tak wszystko fajnie porobione, bo to będzie, mówię, taki mój ciągnik do zabawy, do pojeżdżenia. Fajnie, że jest bez rozrusznika, także pobawimy się trochę w odpalanie korbą. Tutaj widzicie, stara pompa. Także tak to wszystko wyjdzie. No mam nadzieję, że to wszystko będzie fajnie. I tyle. A tymczasem można powiedzieć, no bo zimno, mróz, słuchajcie, całe ręce zgrabiałe. Nie ma jak robić. Garaż koniecznie. Trzeba się zająć garażem. Wstawić kozę. Będzie ciepło, można robić cały rok. Także spokojnie, zobaczymy jeszcze, jak czas pozwoli. No bo teraz to też nie ma mowy o wylaniu betonu dopiero na wiosnę. No bo przy tym przymrozach to on zamiast związać, to on zamarznie i to wtedy będzie z niego żaden pożytek. Także to przy okazji też taki plan, słuchajcie, przyjadę tutaj na pewno jeszcze ciągnikiem z przyczepą. A to dlatego, że muszę przywieźć tutaj mu dwa koła, te bocianowskie, co on ma mieć. Bo to wiecie, który to jest ten ciągnik, czy nie wiecie, pamiętacie, czy nie pamiętacie. No w każdym razie na pewno bocianowskie koła mu przywiozę. Tutaj naprzód również dwa koła. I on stąd wyjedzie. I wtedy będzie można tutaj wszystko ogarnąć, pozakładać jak trzeba, zalać to betonem, posprzątać. Posadzkę jeszcze tutaj wylać, takie 10 cm, niech sobie będzie troszeczkę wyżej, bo to już jest tutaj chyba z 10 albo 15 cm betonu, nie pamiętam, ale jeszcze doleję
Chyba, że nie będzie trzeba, zresztą zobaczę. Ale w każdym razie posprzątać to i będzie już tutaj drzwi zamontować, bramę zrobić. Taką samą bramę, słuchajcie, zrobię jak tutaj te dwie zrobiłem. Będzie to identycznie. Dobra, wystarczy, bo już naprawdę zimno, ręce mi zgrabiały. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!